Forma powołania. Nauczanie domowe. 6 lutego. Księga proroka Izajasza, rozdział 6, wersety od 1 do 8. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a tron jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały przed nim. Każdy z nich miał po 6 skrzydeł i wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. A oczy moje oglądały króla, Pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął nimi ust moich i rzekł: oto dotknęło to twoich ust, twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: oto ja, poślij mnie. Opis powołania proroka Izajasza jest klasycznym przykładem spektakularnego działania Boga, który daje sygnał człowiekowi co do tego, że chce współpracy i to współpracy w wyraźnie określonej dziedzinie życia. Wizja Izajasza, doświadczenie Izajasza oraz jego natychmiastowa odpowiedź sprawiają, że taki rodzaj powołania jest dla nas bardzo czytelny. I ten spektakularny jest widoczny w wielu przypadkach osób, które opisane są w Biblii. Można mówić o takim powołaniu właśnie u Izajasza, u Dawida czy u świętego Pawła. Ale równocześnie obok takich spektakularnych powołań jest w Biblii dużo więcej standardowych. Tutaj wspomnieć można proroka Daniela, króla Salomona, czy Zachariasza i Elżbietę. Po ludzku bardziej podoba nam się, bardziej nas przekonuje takie powołanie spektakularne. Ale przecież widzimy, że oba rodzaje, czy obie formy powoływania są dla Boga tak samo ważne, tak samo praktyczne i tak samo skuteczne. My byśmy chcieli, żeby w każdym przypadku taka interwencja, takie działanie było czymś widzialnym, widocznym, w którym jesteśmy w stanie nakreślić czy opisać to, co się wydarzyło. Ale Bóg wybrał dwa sposoby: zwyczajny i nadzwyczajny. I w tym zwyczajnym pewnie większość z nas się mieści. Trzeba natomiast dodać, że tak jak w tym spektakularnym sposobie powoływania ważny jest ten sam moment, w którym Bóg zainterweniował, zadziałał i zawołał, tak w tym prostym, zwyczajnym sposobie ważnym momentem jest chwila rozpoczęcia współdziałania. Ten akcent przesunięty jest nieco w czasie. Powołanie jest wcześniej, ale współdziałanie, które następuje później, tu jest mocniej zaakcentowane, tu jest łatwiej rozpoznawalne. I kiedy wracamy myślą, kiedy śledzimy swoją historię życia, to pewnie ci, którzy mają to spektakularne powołanie, wracają do tego momentu. Ale ci, którzy mają zwykłe, wracają do momentu pierwszych znaków Bożego działania w swoim życiu, w pierwszej chwili współpracy, pierwszych doświadczeń takiego odczuwalnego, przeżywalnego, przeżywanego i łatwiejszego do nazwania działania Boga w swoim życiu. Jeden i drugi sposób jest jak najbardziej uprawomocniony. Mamy oba udokumentowane w Biblii. Po pierwsze więc, dzisiaj wróć do tego miejsca albo
pierwszego powołania albo pierwszego współdziałania. Wróć, aby tę gorliwość na nowo Bóg w tobie rozpalił, a ty, żebyś był na to otwarty, aby wrócić do tego pierwszego miejsca. Bo najistotniejsze w takim powoływaniu, którego Bóg dokonuje, nie jest to, w jakiej formie to Bóg uczynił, ale czy to się stało skuteczne, czyli ważna jest tu twoja odpowiedź. I obok tego, że wracamy myślą do takiego czy innego modelu powołania, trzeba wrócić do tej swojej zgody, tego zawołania: oto ja, poślij mnie, zgadzam się, Boże, chcę ciebie wybrać, Boże, posługuj się mną, przyjmuję to, co dla mnie przygotowałeś. To jest istota. Wracamy po to, żeby w sobie odnowić tę zgodę na współdziałanie z Bogiem, bez względu na formę. To prawda, ten moment pierwszy, mocny, wyraźny, jest dla nas takim punktem odbicia. Jest też takim powrotem do wdzięcznej pamięci. Co do tego, że Bóg ukazał nam tę łaskę, okazał to miłosierdzie i okazał tę chęć współdziałania z nami. I nie ma wątpliwości, że to nie jest źle wracać w to miejsce, świadczyć o tym miejscu, w tym środowisku, w którym jesteśmy. Ale to odrodzenie, odnowienie, oprócz tego wyraźnego działania Bożego, musi mieć też to potwierdzenie twojej zgody, tego twojego tak. I kiedy wracasz dzisiaj w to miejsce ważne dla ciebie, odnów też to. Odnów też twoją zgodę, twoją radość współdziałania z Bogiem, twoją otwartość do tego, żeby Bóg się tobą posługiwał. Zatem w tym powrocie do miejsca powołania, czy też miejsca współdziałania, niech ci pobłogosławi Bóg, byś tę zgodę jak najmocniej jeszcze raz potwierdził. I niech ci to błogosławieństwo towarzyszy Ojca, Syna i Ducha Świętego.